Dzień dobry moi wszyscy widzowie, z tej strony Kuba Kok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Złoto w Tanks Blitz. No i odejdźmy w tym odcinku od pojazdów lekkich, od pojazdów niemieckich typu RU SP1C i przejdźmy do wagi ciężkiej, przejdźmy do pojazdu, który waży kilkanaście razy więcej niż wcześniej opowiadane pojazdy na moim kanale. Pojazd, który jedzie bardzo wolno, który nie ma mobilności, natomiast potrafi naprawdę sporo odbić, a jest to niemiecki czołg ciężki 8 tieru VK-101P. No i niech was nazwa nie zmyli, czołg nie waży 100 ton, to jest znacznie więcej, czołg waży aż 120 ton, co powoduje, że jest jednym z najcięższych czołgów w całej grze. I to jest dopiero 8 poziom, więc jeżeli na 8 tierze jest pojazd o mianie jednego z najcięższych pojazdów, no to coś musi świadczyć. Oczywiście wiadomo, na 8 tierze jest jeszcze VK-168, która no waży mniej więcej 168 ton, czyli jeszcze więcej niż przedstawiony on z pojazd. No i chciałem właśnie na początku zadać wam takie pytanie. Który według was czołg jest lepszy? Czy drzewkowa VK-100, czy jednak prymka VK-168? No to tego się nie dowiecie w tym odcinku, bo no nie ma czasu na porównywanie pojazdów. Ale wam przedstawię, jak wygląda właśnie ten pojazd. No i też zostaje może w komentarzach link do filmu o VC. No już ma trochę swoich lat, też opinia moja się zmieniła, ale no to... Ale no jest film o VC, więc możecie mniej więcej coś tam się od niej dowiedzieć. No i zanim zaczniemy odcinek o VC, chciałem jeszcze was zachęcić do stawienia suba na kanale oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie pominąć następnych materiałów na kanale. W tym momencie mamy 293 subskrypcje, zbliżamy się do 300, pamiętajcie o tym. Jeszcze 7 subów i uda mi się dotrzeć do tego celu. Mam nadzieję, że się uda do końca ferii, bo u mnie ferie się zaczynają. No i też napiszcie komentarz, ocencie sam pojazd, czy wam się podoba, czy też nie. Ocenić film, czy dla was jest dobry, czy coś zmienić. A więc lecimy teraz do pierwszej bitwy, czyli bitwy omówieniowej. No i pierwsza bitwa, którą mam nadzieję w końcu pokażę, będzie na mapie Winnicy w trybie dominacji, losowanie full 8, czyli w miarę zbalansowane, nie ma jakichś tam mocnych czołgów, ani też mega słabych. Oczywiście tirowo też są różne jakości, ale to tą kwestię pomińmy. No i czas zacząć od omówienia pojazdu, zacznijmy od mobilności. No to jak teraz widzicie, czołg jedzie słabo, czołg ma maksymalną prędkość 20 km/h, co jest jedną z najniższych wartości w całej grze. Tylko tok jedzie na pewno wolniej, a tak to ciężko znaleźć czołg, który ma mniejszą prędkość od tego. No to też jest przeszkodą, ponieważ sam silnik nie jest aż taki zły, no tutaj naprawdę tą prędkość w miarę szybko rozwija, to naprawdę pokazuje, że byłby w stanie ten czołg jechać szybciej, ale niestety przez to, że oddali mu ogranicznik do 20 godziny, niestety z mobilnością jest słabo. Co jeszcze mogę dodać z zalet, no to czołg jak na taki masywny pojazd naprawdę w miarę dobrze się obraca, nie ma tutaj narzekać na obrót, naprawdę czołg ma fajny obrót, no powtarzam to kilka razy, ale no chcę podkreślić, że pojazd, mimo tego, że waży te 120 ton, to naprawdę dobrze się obraca. To jest na pewno zaleta. No co niestety już nie jest zaletą w tych wyższych tierach, bo 9 i 10 no to już na pewno nie ma aż takiego dobrego obrotu. Natomiast ten czołg na szczęście ma... Co do kolejnych parametrów, no to warto opowiedzieć o pancerzu. Jak to tak naprawdę z tym pancerzem wygląda? Otóż pancerz, bym powiedział, jest różny. Raz tym pojazdem naprawdę możecie odbić sporo, szczególnie jeżeli gracz nie ogarnia, gdzie strzelać i na przykład strzela po górnej płycie, która jest na pewno bardzo twarda. No to czołg na pewno odbije bardzo, bardzo dużo. Też warto wiedzieć, jak też się tym kątować, bo kątowanie na pewno też zwiększa nam pancerz. Ale też z drugiej strony często są bitwy, gdzie na pewno będziecie przebijani wszędzie. Już nawet nie mówię o garnku, ale dolna płyta, włączenie wieży z kadłubem, jak i nawet sama wieżyczka jest niestety dziurawa i w nią wchodzi gładko. Więc, no jeżeli dobrze będziecie ustawieni i nie spotkacie jakiegoś inteligentnego gracza, no to pewno odbijecie sporo, ale no to niestety nie zawsze będzie ten pancerz wykorzystany. Co natomiast wtedy trzeba wykorzystać, no to jedynie działo. A jak to wygląda działo? No działo bije średnio za 406 uszkodzeń, czyli jest to najwyższa alfa wśród czołgów ciężkich na 8 tierze. W dodatku mamy taką zaletę jak fajna penetracja, czołg na pewno dobrze przybija.
Niestety płacimy czasem celowania oraz celnością. Niestety działo sieje często kalafiory. W dodatku sam pojazd niestety bardzo długo ładuje i ma słaby DPM, co też bardzo trudnia grę. No i to są wszystkie problemy. No i tak to wygląda. No więc co można, co tutaj wykorzystać w tym pojeździe? No przede wszystkim trzeba wykorzystać jakoś to działo, czyli nie wiem, wymieniać się z innymi czołgami, bo mamy bardzo wysoką alfę, tak jak mówiłem. Warto też tym pojazdem próbować się kontować, wtedy na pewno będziecie o wiele więcej odbijali. Schowajcie dolną płytę, żeby jej nie przebijali. Gorzej niestety z wieżyczką, bo tutaj ciężko będzie ją skontować. Albo zakryjecie garnek, albo też jest drugi problem, że będzie wchodziło tutaj pod wieżę, no to też jest spory problem. Więc z tym pojazdem, no jeżeli umiecie dobrze się kontować, no to można coś tam odbić, ale nie jest to na pewno pojazd z mega, z dobrym pancerzem. On na pewno umie wpuścić i to nie jedne pociski. No bitwa niestety była szybka, co też niestety pokazuje problem tych pojazdów, że takie typy pojazdów niestety nie nadają się absolutnie na szybkie bitwy. Zanim zdążycie cokolwiek zrobić, no to na pewno jest totalny pogrom albo z waszej drużyny, albo drużyny przeciwnika. No i niestety nie zdążycie zrobić dużych uszkodzeń. No ta bitwa można powiedzieć, że była przykładem takiej szybkiej bitwy. Ale też z drugiej strony miałem pecha, bo nie przebiłem ISA 6 od boku. Nie wiem, jakim sposobem ISA 6 od boku się odbił. W dodatku tutaj widzieliście dokładnie, że pancerz to nie robi takiego dużego wrażenia. Ani jednego pocisku nie odbiłem, nawet tutaj zobaczycie. Otrzymane trafienia przebicia 5/5, więc widzicie, czołg potrafi naprawdę mega wkurzyć, jeżeli wam bitwa nie wyjdzie. Naprawdę często tym pojazdem będziecie mieli takie bitwy słabe po prostu. No, oddałem w tej bitwie 2 strzały, więc to nie jest jakiś tam wynik. Stratny jestem bardzo dużo, ponad 11 tysięcy kredytów, więc widzicie, czołg absolutnie do zarobienia się nie nadaje. No i widzicie wynik. Wynik absolutnie nie zadowala, jest słaby, bym powiedział, na 8 tierze, nawet jak na ten czołg. No mówię, to są właśnie niestety normalne bitwy takimi typu pojazdami, jeżeli trafi się szybka bitwa. Dobra, lecimy z drugą bitwą. Mam nadzieję, że już będzie lepsza, nie będzie aż taka szybka, dynamiczna. No i może uda mi się nawet zrobić jakiś dobry wynik. Druga bitwa będzie na mapie Czarne Złoto w trybie spadku. Nie mam losowania z ósemkami, rozstrzygnąkami. Losowanie myślę, że dobre. Oprócz WZ-y, no to raczej nie boję się nikogo, bo mają w miarę mało penetracji. Może ewentualnie Progetto z Golda czy East 2 z Golda może mnie przebić, ale to już jest raczej inny interes. Więc pojedźmy teraz do miasta, bo raczej zanim dojedziemy tam na drugą flankę, no to bardzo długo nam to zajmie. No jak można przystosować ten czołg? No to tak wyglądają moje zapasy, tak bym je właśnie zamontował, czyli czekolada, wzmocnione paliwo oraz te wzmocnienia dodatkowe, dzięki czemu na pewno będziecie szybciej naprawiali gąski, no i też nie będą padały moduły. No w tym pojeździe czasami moduły padają, szczególnie magazyn, no magazyn jest tutaj najbardziej bolesny. Czasem też silnik się trafi, ale to już rzadziej. No i co do bonusu, no to na pierwszym poziomie dałbym dosyłacz, dałbym bonus pod ulepszenie właśnie wytrzymałości silnika, bo tak jak mówiłem, raczej bonus pod terenowanie się nie przyda, bo i tak jesteście na tyle ciężcy, że przeciwnik raczej wam uszkodzeń nie zada. No jako trzecie oczywiście optyka, raczej nikt poważnie nie wozi siatki na tych pojazdach, chyba że jest się totalnym kretynem, to wtedy można. Na drugim poziomie dałbym ulepszone celowanie, szybsze skupianie działa. Jako drugie dałbym środkowe, tutaj tak średnio pamiętam to środkowe, ale na pewno ulepszone sterowanie, żeby szybciej obracać się tym pojazdem. Raczej, tak jak mówiłem, mocy silnika nie potrzebujecie. No dobra, w środkowym no to dajcie sobie lepszy pancerz, żeby to więcej odbijało. Ewentualnie jak i tak mówicie, że pancerz nic nie zmieni, no to możecie dać ewentualnie więcej życia, ale tak jak mówiłem, ja raczej wolałbym lepszy pancerz. Jeżeli chodzi o trzecie, czyli sam dół, dałbym lepszą celność, żeby więcej trafiać. Jako drugie dałbym szybsze naprawianie modułu, żeby szybciej naprawiać moduły, takie wiadomo. No i trzeci wybieracie tak jak chcecie, albo możecie dać albo dłuższą adrenalinę, albo też szybciej dać zestawy naprawcze.
Jeszcze z takich zalet tego pojazdu, tak bonusowo dodam, no to przez to, że mamy bardzo dużą masę, na pewno możemy fajnie staranować przeciwników. To jest na pewno fajna zaleta. No i po drugie, sam czołg fajnie się nadaje na tryb grawitacji. No wiadomo, takie duże czołgi w trybie grawitacji na pewno dają lepszą mobilność, czyli będą lepiej jeździły. No i też dzięki temu możecie naprawdę staranować przeciwnika za bardzo dużo. To jest na pewno zaleta tej właśnie dużej masy czołgu, czyli ponad 120 ton. Dobra, przejdźmy do teraz bitewki. Jest 2 do 4, czyli no, wygląda to bardzo słabo. Na szczęście nie miałem jakichś tam mocnych czołgów. Najgroźniejszy to jest ten Progetto. Smasher dla mnie jakimś tam dużym zagrożeniem nie jest. Teraz przemieszczam w AT-7, bo AT-7 jest lepiej odsunięty. KW-3 też nam dużo nie zrobi, chyba że będą nam strzeli w garnek. O właśnie, teraz ten Progetto, o którym mówiłem. Strzela w nas, po prostu strzeli. Waszy za ten zamot chwilowy, ale no niestety czasami się tak zdarza. No jeszcze WZ, no niestety w tym momencie trafiłem na najgorszą grupę, w jaką mogłem. Ale ten strzał w Progetto był naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie to weszło. Mimo że ta celność no nie jest najlepsza, no to na pewno można tam próbować. Dobra, chcę sprowokować tą WZ do kiepskiego strzału, niestety on jest inteligentny. Jeszcze w dodatku nie przebiłem, niestety. Trochę pech. Niestety. No ten IS-6 tak trochę dziwnie gra. No i ten samowęty, który z KW-3 przegrał, niestety. Też to niestety nam przeszkadza w grze. Teraz ładny strzał. Teraz najważniejsze, żeby tą WZ dobić. Jak dobijemy WZ, wtedy na pewno to dobrze pójdzie. Kurde, trafił nas jakimś sposobem. No i Smasher nas pewnie trafi hajakiem i koniec. No nawet chyba kumulem strzelił. No niestety, tutaj kolejny przykład bitwy, że ten czołg naprawdę jest łatwy do skontrowania. No po prostu taka nam się mapa niefortunna trafiła, że ciężko to zrobić. No nie ma szans, żeby ten IS-6 to porobił. On jest ustawiony tyłem do KW-3, jeszcze bokiem do Smashera. No niestety, to jest przykład kolejnej bitwy, która no... W przypadku takich sytuacji, gdzie twoi sojusznicy niestety nie są na tyle dobrzy, że no nie są w stanie pomóc, no to niestety no takie bitwy często się pojawiają. Ale na szczęście ta bitwa wyszła lepiej. No w sumie te dwie bitwy, które pokazałem, dobrze pokazują, że czołg bez jakiegokolwiek wsparcia naprawdę się nie nadaje. Widzieliście na przykład, jak sam walczyłem. Albo nie, miałem na przykład sojuszników, którzy albo nie pomagali mi, albo po prostu wszyscy się po prostu skupili na mnie. No to ten czołg na pewno bardzo szybko pada, no to nie jest czołg, którym na pewno jesteście w stanie dużo odbić. I tu znowu bitwa, 6 dostałem strzałów, ani razu nie odbiłem. Więc widzicie, niby w teorii czołg powinien dużo odbijać, ale w praktyce często będziecie naprawdę penetrowani przez dosłownie wszystko. Oczywiście zdarzają się przypadki, że macie bitwy, nie wiem, po 3000 odbitych, ale to raczej nie jest dość częste. Częściej będzie to, że będziecie przebijani, niż to, że będziecie nieprzebijani. Więc tak jak mówiłem, ten czołg bez wsparcia niestety no, nie nadaje się do gry na randomy. Oczywiście czasami może coś tam ugrać, ale no widzieliście przykład tych dwóch bitew, że czołgi niby z pancerzem niestety nie odbijają. A tu sami bitwy zrobiliśmy 2617 uszkodzeń, jeden zniszczony czołg. Znowu jesteśmy stratni, tym razem 7000, trochę mniej, ale ciągle jesteśmy stratni, więc to jest dosłownie czołg, którym nie zrobicie w ogóle. Co do samego rezultatu, jest to najlepszy wynik w mojej drużynie, drugi w obu drużynach, WZ zrobiło ode mnie więcej. Trochę szkoda, że nie weszło wtedy w WZ w dolną płytę, wtedy by szybciej padła, może bym nawet dłużej przeżył. Ale i tak jestem trochę niestety zawiedziony tym, że w obu tych bitwach ani jeden pocisk ode mnie nie odbił. No niestety, mimo tego, że chciałem wam pokazać ten pancerz, że czołg umiał odbić, no to niestety tak trafiłem bitwę na takich przeciwników, którzy bez problemu wiedzą, jak to przebić, i widzieliście, że jak ktoś dobrze rozumie, ktoś umie przycelować, to na pewno czołg nie będzie miał pancerza. No, może czasami tutaj widzieliście, że jakoś tam
kontować nie próbowałem, ale no, były sytuacje, gdzie byłem skontowany, a i tak przeciwnicy mnie przebijali, więc widzicie, że czasami tym czołgiem będą takie sytuacje, że będziecie przebijani przez wszystko. Co do expa, jest to drugi najlepszy wynik expa w mojej drużynie, zrobi tylko więcej ode mnie IS 6. Zrobiłem jeszcze więcej od dwóch przeciwników, więc można powiedzieć, że jakąś tam robotę zrobiłem, bo skoro jako przegrany mam więcej expa niż niektórzy przeciwnicy, no to można być w miarę zadowolony. Może nie była to bitwa wybitna, szkoda, że nie wygrana, ale no i takie bitwy często są w tej grze. Więc to była druga bitwa, czas przejść do podsumowania pojazdu. Cięcie. Więc jaką tutaj mogę opinię zostawić o fałce? No po tym odcinku pewnie powiecie, że czołg jest słaby. No, tak jak mówiłem, czołg, który niby ma pancerz, nie odbija nic. Ale uwierzcie mi, ten czołg naprawdę umie odbić. Nie jest to czołg, nie jest to na pewno czołg, który jest idiotoodporny, czyli że nieważne gdzie strzelisz, no to nie przebijesz się, bardzo trudno to przebić. To po prostu trzeba wiedzieć, gdzie to przebijać. No to tak jak mówiłem, dolna płyta, garnek, łączenie od tej pod jarzmem, tu jest taka blacha, łączenie wieży z kadłubem. Przy większej penetracji nawet wyżyczka wpuszcza, więc widzicie, dużo jest tutaj czułych punktów. Ale jeżeli dobrze się skontujecie, dobrze będziecie ustawieni, dodatkowo jak dacie wzmocniony pancerz, to na pewno będzie wam łatwiej się odbija, będą łatwiej od was się odbija pociski, bo jesteście do tego zdolni. No i mimo tego, że czołg jest wolny, że czołg jest takim pojazdem, którym raczej nie polegamy na mobilności, no to można jakoś tam sobie radzić w solówkach, bo czołg, no jak na taki czołg ciężki, naprawdę dobrze się obraca. W dodatku czołg bije za bardzo dużo, niestety przeładowanie jest tak długie, że walki 1 na 1 często przegracie. No i tak jak mówiłem, czołg też dobrze przebija, też nie ma co narzekać. Więc moje takie podsumowanie, uważam, że fałka to jest raczej czołg dla graczy zaawansowanych, dla graczy co umiem się kontować, co też mam dużo kredytów, żeby założyć wyposażenie. Ja grałem bez wyposażenia, bo ja nie montuję wyposażenia na czołgach drzewkowych zazwyczaj. No i statystyki pokazują, że może nie jest dobrze w tym pojeździe, mam 59 win rate'a, co wynikiem jest ok, ale 1623 to nie jest wynikiem dobry. Ale tak jak mówiłem, po pierwsze nie mam absolutnie wyposażenia, czyli no na pewno są wyniki słabsze. A po drugie, tym czołgiem raczej nie gra się pod typowo damage, tylko po prostu raczej jest to pojazd, którym raczej się gra pod pancerz. No można powiedzieć tak zwany troll tank, ale to nie jest troll tank polegający na dziale, tylko na pancerzu, czyli że jeżeli dobrze się ustawicie, no to na pewno czołg będzie niezniszczoną twierdzą. Chociaż tak jak mówiłem, to jest właśnie taki problem tych pojazdów, co mają polegać na dobrym pancerzu, no że często są przebijane. No podobnie jest za T2, niby w teorii twarde, ale w praktyce dość łatwo go przebić. A więc tak jak mówiłem, fałkę mogę polecić dla graczy, co wiedzą jak się kontować. A dla takich początkujących raczej lepiej sobie zrobić Tigera 2, który jest mobilniejszy, na pewno łatwiej wykorzystać pancerz, bo nie ma jakichś tam weak pointów, w dodatku działo przyjemniejsze. Ale to nie znaczy, że fałka jest zła, po prostu fałka jest trudna do gry. No i tym dłuższym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście zostawcie suba na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Pamiętajcie, 7 subów nam brakuje do 300. No i napiszcie komentarz, ocencie czołg, ocencie film. A ja was żegnam, do zobaczenia, na razie.